Cześć wszystkim, znowu Ponio 7, a to znowu Robocraft. Dobra, był nowy patch, tak jak zwykle, co tydzień lub dwa. Gra się mocno rozwija. Co dostaliśmy w tym patchu? Chciałbym wam pokazać bardzo fajną opcję, mianowicie Upload Robo. Robot. A dzisiaj, tak, od ostatniego patcha gracze mogą dzielić się robotami, albo raczej sprzedawać je na markecie. Jak to działa? Cóż, bierzemy robota, klikamy upload, płacimy trochę in-game cash, wpisujemy nazwę i opis i nasz robot się pojawia w sklepiku. Co teraz, co dalej z nim można zrobić? Można go wynająć za kasę grową, bądź można również go wykupić, jak nam się spodoba. Wynajęcie jakoś tam na jakiś czas go wynajmuje, dokładnie nie pamiętam ile. A kupienie to wiadomo, dostajemy robota z wszystkimi częściami i tak dalej. Ponadto, uploadując naszego własnego robota, sami dostajemy kasę, jeżeli ktoś będzie wynajmował albo kupował naszego robota. Więc jak to twórcy gry stwierdzili, można teraz grać w Robocrafta kompletnie nie płacąc nic, tylko pod warunkiem, że będziesz dobrze budował roboty. Tak. Powiedziałbym, że to trochę nad wyraz stwierdzenie, że te roboty są nadzwyczaj drogie. Chwila, przejdę do tego sklepu. 1 300 000. Nie jest to w żaden porównywalny koszt do zbudowania takiego robota. Myślę, że zbudowanie takiego robota na tak Mark 8 kosztowałoby co najmniej 10 razy tyle. Więc to nie jest porównywalny koszt, ale jednak spory. Dokładnie nie wiem też jak to jest z wykupieniem. Pewnie trzeba najpierw wynająć, dopiero później wykupić. Bo nigdzie nie widzę. Nigdzie nie widzę przycisku, żeby kupić od razu robota. Tak, ale na pewno jest bardzo fajnie, ponieważ można przyglądać różne konstrukcje i na nich się wzorować podczas budowania swoich. Więc to jest na pewno bardzo fajna opcja. O, to na przykład wygląda bardzo fajnie jak dla mnie. Ta, w środku pewnie musi mieć jakieś coś od lewitacji. Ta, całkiem fajnie wygląda. Tak, to bardzo fajna opcja. Bardzo fajnie, że gra się w ten sposób rozwija. Ale dobra, na razie tyle o tym. Zaplodowałem mojego Armored Bloba. Może ktoś go kupi, chociaż nie byłbym aż taki taki pozytywny, jeżeli chodzi o to, nastawiony. Ale dobra. Dzisiaj zamierzałem zagrać sobie naszym healbotem. Naszym. O, rent. Czy ja coś dostałem właśnie? Tak. Tak, dostałem coś do wynajęcia. Tak? I mogę tego używać? Chwila. Nie, to chyba jakaś reklama. Tak, to reklama. Dobra, myślałem, że dostałem jakiś za darmo robota. Dobra. Chciałem dzisiaj zagrać naszym healbotem. Tylko go znajdę tutaj. Pewnie zmienię mu nazwę. Okej. I co my tu mamy? Nie wiem, czy go pokazywałem wcześniej dokładnie. Chyba nie. W każdym razie stwierdziłem, że użyję tych fajnych pancerzy Mark 7. Żeby osłonić większość ciała robota od dołu i od góry. To był mój główny pomysł. A poza tym wszędzie gdzie się dało po całej reszcie robota pomontowałem Mark 7 nóżki. Ponadto helikopter, trochę dopalaczy, żeby się ruszał w powietrzu. No i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dział leczniczych. Leczących. To chyba powinno być w innym kierunku. Tak. Grałem nim trochę. Trochę słabo się nim kieruje w powietrzu. Chyba większość robotów, które mają tylko jedno śmigło, to kiepsko działają w powietrzu. A poza tym słabo mi idzie medykowanie. To jednak troszkę rola wymagająca ogarnięcia, którego mi jeszcze brakuje. Dobra, ale mimo to zagramy sobie.
Zobaczmy. O, single player. Practice your skills against AI robots. Tak, tego jeszcze. Tak, to również doszło w najnowszym patchu. Jeszcze tego nie sprawdzałem. Dobra, więc to będzie temat na kolejny filmik, fajnie. Poza tym, The Pit. O, wstawili wymagania do pozostałych trybów gry. Spoko, niech będzie. I tak zamierzałem grać arenę. Ale to zamierzam zbierać trochę kasy i zupgrade'ować może w miarę możliwości Camp Bota, żeby do Mark 9-10, żeby również miał w miarę maksymalny robot ranking, ale wymagałoby to sporo nakładek w funduszu. A uploadując Armored Bloba wydałem większość mojej kasy, więc trochę musiałbym pofarmić, żeby tak się wydarzyło. Dlatego sobie przedłużyłem premium. Wcześniej grałem na tym premium. Tak, było na Humble Bundle 3 miesiące premium do Robocrafta. Trochę z niego wykorzystałem. Ale dobra, zobacz, nie jestem jedynym lecznikiem w drużynie. O, właśnie, to jest mój problem. Jak się tylko oderwę od powietrza, to bardzo łatwo się zaczyna kręcić. Dobra. Oj, tak. Troszkę ciężko mi wchodzić również pod ten. Dobra, spróbuję się przyczepić do jakiegoś SMG. Tak. Plutonium reaktor atakowany? Nie. Pewnie coś. Okej, możemy pomóc im. Ja nie wierzę. Tak. Ciężko mam z celowaniem. Teraz tylko trzy promienie moje potrafią tak atakować. Myślę, że to jest jeszcze. Tak, konstrukcja do udoskonalenia. Okej, ale na szczęście, kiedy leczę, kiedy używam promieni leczących, to. Kolizje z moim własnym robotem już nie działają. Okej, więc trochę to naprawia błędy konstrukcji. Okej, tam jest pan, potrzebuje pomocy. Nie wiem, czy zamierzam się do niego wybierać. Da, troszkę oberwałem. Okej. Tak, tak właśnie mniej więcej wygląda po co latanie tym robotem. Poczekaj, panie, poczekaj! Chcę się leczyć. Musisz mi w tym pomóc. Okej, się ukryć. Nie widzieli. Trochę tak, sterowanie tymi nóżkami jest troszkę ciężkie. Okej. Pan może się teraz odbić. Aj, aj, aj. Naprawdę, sterowanie jest. Tak, bardzo ciężkie. Okej. Szkoda, że ten pan pozwolił, żeby przejęli naszą wieżę. Staram się jakoś wyrzucać w oczy. Wiem, że ktoś tam ogarnia sytuację w bazie. Aj, 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 aj. Snajper, snajper, niedobrze, kryć się. To dobry pomysł dla snajperów jest, żeby mnie do pierwszego zdejmować. Okej, coś tam mnie strzelało. Okej, odstrzeli mi trochę broni. Pewnie niedługo będę musiał się zdetonować. Okej, ktoś tutaj z tyłu się ukryje. Że moi koledzy ogarną sytuację. Tak, wszyscy zdrowi. Chyba myślę, że przydałoby mi się parę nóżek jeszcze z przodu. Nie mogłem z przodu żadnych zamontować nóżek, ponieważ potrzebowałem miejsca na działa z przodu. A tak, a ta konstrukcja z tymi tarczami daje naprawdę mi mało miejsca do. Na jakieś dodatkowe montowania.
Okej, zajęliśmy to zwierzę. Tutaj troszkę się postrzelają. Fajnie było, jakby pan mnie nie blokował. Tak ledwo co się poruszam. Dziękuję. Your top fusion tower is under attack. Okej. Skoczę. Okej, tam też pan potrzebuje pomocy. Nie, panowie, nie strzelajcie w tarczę, to nic nam nie daje. Proszę was. Skocz. Proszę. Okej. Your top fusion tower is under attack. A player has disconnected. Serio, ludzie, mam jeszcze jedną. Your top fusion tower. Jeszcze jedną tarczę do zajęcia. Czemu my się strzelamy tutaj? Okej. Pan mnie zaraz zabije. Jak nie, to się sam zabije. Ponieważ z dwoma dziełami już nic tutaj nie zrobię. To panowie, nie wiem po co się tutaj bijemy. Oj, nie to miałem na myśli. Ups. Sorry. Ta. Tutaj panowie, tutaj. Nie, potrzebnie się tutaj biliśmy w bazie. Skoro jeszcze mamy jedną niezajętą wieżę. A cóż, jako medyk nie ma zbyt dużej zdolności decyzyjnej, co bijemy, a co nie. Okej. Dobra, zobaczmy. Tak, tamtych z bot bazy już sprzątnęli. Bottom fusion tower is under attack. Bottom fusion tower. Czyli ten? Okej. Muszę znaleźć jakiś przyjaciół. Your bottom fusion tower is under attack. Ajajajaj. Nie, ten pan nie jest przyjacielski. Your bottom fusion tower is under attack. Dlatego granie medykiem wymaga ogarnięcia. Trzeba się ogarnąć, gdzie można pójść, z kim. Samemu dosłownie nic się nie można zrobić. Your bottom fusion tower has been captured. You no longer have your clock cycle booster. Okej, dobrze. Trzeba by się przewrócić na drugi bok. Okej. Tam się biją. Z tym panem, co nam przyszedł w dwie bazę. Ale oni nie potrzebują leczenia. Tam jest jakiś pan potrzebujący leczenia. Ciekawe, czy zdążę do niego. Chyba nie. Okej. Okay. Tam jeszcze są nasi ludzie. Ajajajajaj, tak. Zdecydowanie popracować nad tym. Nad lataniem. Pojeździe. Medic fight! Go, go, go! Ej, to tego już tam przejąć. Proszę bardzo. Okej. Została nam jeszcze jedna wieża. Ajajaj. To była mocno. Nie zauważyłem, co nie było. A, tamten no. Okej, ja się wycofam. W tym razie. Chyba uda mi się dolecieć do lewy. Chyba nie. Okej, okay. Poleczę trochę moich. Jest coś tam może. No i zaraz będzie czas na respawn. Okej, garnę trochę czasu za niego jeszcze, co mogę. Tak. Zważcie na to uwagę, jeżeli ktoś do was strzela, to nie strzelajcie do wieży, tylko zajmijcie się najpierw tym, kto do was strzela. Zazwyczaj to lepiej działa. Okej, okay, biją się nam już w wieży, bazie, znaczy. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Tak.
Okej. Mogę się tutaj przydać trochę. SMG walkers. Proszę, nie strzelajcie do mnie. SMG covers. Okej. Ona trochę. Your plutonium reactor is under attack. Żeby te trzpana przydałaby się wrócić. Okej. Okay. Lataczy tutaj lata na strzela. Co nie jest najlepszą sytuacją. Tamta wieża jest na wykończeniu. Dobrze było, jakby ktoś tam poszedł i ją wykończył. Okej, okay, ja mogę sobie teraz najwyżej to zaskoczyć. Tak. A ten pan już zajmie się wieżą. Strzelam z tych panów. Ten pan chyba nie ma zbyt dużo broni. Mam nadzieję, że zaraz przywrócona wieża, bo bez tego będzie trupa. Tak, już pada. SMG walker spotted. The plutonium reactor is under attack. Panu wykończymy. SMG hover spotted. Poleczymy trochę. Teraz naprawdę przydałaby się. O właśnie. Wierzę. Dobra, gdzie ktoś potrzebuje pomocy? Tam pan jest, który potrzebuje pomocy. Nie. SMG Walker. Okay, więc może uda mi się w miarę szybko do niego dotrzeć. Tak, może lecąc w miarę ostrożnie. Całkiem jeszcze dobrze wydaje mi się rolować tą powierzchnię. Całkiem szybko da się przemieszczać w ten sposób. Okay. No to wszystkie nasze wieże nasze. Tam przydałaby się moja pomoc. Więc tam się zaraz przelecę. Okay. Nie wiem, czemu ten pan się nie respawnuje. W takiej sytuacji zdecydowanie lepiej się jest odprawić. O, okej, dobra. Ale w tej sytuacji zostawił mnie kompletnie samego, więc... Nie miło z jego strony. Okej. Teraz mnie zaraz zgarnął. O, to jest całkiem fajna konstrukcja, zobaczcie. Podoba mi się. Muszę powiedzieć. Coś jak te ścigacze z Gwiezdnych Wojen. Tak, zdecydowanie, patrzcie. Fajnie. Musiał się przyjrzeć temu lepiej. Okay. Zajęliśmy wszystkie wieże. Tutaj się chyba organizuje jakaś grupa wypadowa. Ajajaj, tak właśnie. Zdecydowanie przydałoby się trochę bardziej stabilności w powietrzu. Muszę bardzo uważnie lecieć, żeby się nie wywalić. Okej, może uda mi się jakoś wylądować. On potrzebuje pomocy, tutaj też. Ajajaj. Przydałoby się wylądować. Okej, z tyłu mnie strzelają. Więc ja uciekam. Chociaż w sumie lot w górę... Nie, czemu my tutaj idziemy? Serio. Tutaj nic dobrego nas nie czeka. Zerwałem. Łatwo zauważyć. Wypał. Trochę sobie poskaczę. Taki mogę. Ciągnę ich uwagi.
Your bottom fusion tower is under attack. Dobra. Ok, z poziomem. Może nie jest jakoś. Moim nie jest to już jakoś dobrze, ale też strasznie źle nie odstaje. Ok, mieliśmy się właśnie wieżami. Ten pan może potrzebować trochę pomocy. SMG hover spotted. Tak, ten pan jest już martwy. SMG walker spotted. Tak. SMG tank spotted. Uiii. Tak, chciałbym wylądować i zacząć tamtych leczyć. Plasma bomber spotted. Tak, to było fajne. Tak, zdecydowanie potrzebuję jeszcze popracować nad tym robotem. Okej, dobra. Muszę się po prostu przewrócić. Nie wyszło najlepiej. Dobra. Zdążę, zdążę. Aha, zdążyłem. Dobra. Teraz niestety trochę poczekam. SMG Walker spotted. Your top fusion tower is under attack. No, dobra, ogarnęliśmy trochę mniej sytuację na jakiś czas, ale. Wow, ich core jest naprawdę uszkodzony sporo. Your top fusion tower is under attack. Ktoś już pisze GG. Your plutonium reactor is under attack. Nie myśli, że ten samotny Rayleigh rozwalił jeszcze ich bazy, co? Albo i rozwali. Tak, widzieliście, strzelał tylko w te, które należało zniszczyć, więc... Tak, ogarnięty gracz, ogarnięty gracz. Dobra, okej. Okay. Szczęście. Heala miałem dużo więcej niż ich lecznik. Nie wiem, czy to jest jakoś dużo. Chyba nie. Więc nie czuję się aż tak źle. Wynikiem, no, słabo mi poszło. Tutaj pewnie byli panowie AWK. Więc miałem troszkę lepszy wynik niż AWK. Więc tak. Robot wymaga opracowania trochę. Zdecydowanie przydałyby mu się dwa śmigła. Bądź jakiekolwiek sposoby, żeby nie wywracał się podczas lotu. Okej, zwycięstwo. W każdym razie. Okej. Ale co ja bym tu mógł zrobić? Gdzie tu mogłem drugie śmigło zamontować? Może tutaj jakoś pałkami zrobić dwa śmigła? Tutaj bym natomiast wtedy stawił broń. Wiecie co, jeszcze troszkę poeksperymentuję z tym. Teraz. Dobra, czy mam pałki tier 7? Mam sporo pałek tier 7. Mógłbym to rzucić tutaj. Myślę, że dwie powinny się zmieścić. Dobra, podziękujemy temu na razie tutaj. Dobra, wracaj z powrotem. Dobra, druga pałka. I drugie śmigło. Teraz tutaj zmieścimy. Nie, nic tutaj nie zmieścimy. Okej, okay, no nie wygląda to jakoś bardziej stabilnie. Dobra, czy dużo potrzebowałbym, żeby... Ta... Zdecydowanie nic nie wyjdzie. To mogę usunąć? A nie, jednak wyjdzie, okej. Okay. Dobra. To prawdopodobnie usunę ten z dołu. I stawię ten tutaj. Albo nawet, wiecie co, ten mogę usunąć. Wstawić ten. I tutaj wyjdzie mi jeszcze jedna nóżka. Ślicznie. No ślicznie. Dobra, wiecie co, jeszcze tylko przetestuję. Jak to, jak się nim lata. Teraz, po zmianach. Dużo bardziej stabilnie. Już tak się łatwo nie wywraca. Tak, już się tak
nie kręci. Tak, może ta dodatkowa nóżka jeszcze poprawiła wyważenie, środek ciężkości, tak, bo zdecydowanie wtedy wcześniej, przód był, tak, dużo lżejszy od tyłu. Tak, może problem może być z tym, że te śmigła są dużo łatwiejsze do odstrzelenia teraz. Tak, chyba też dużo lepiej się będzie strzelać z tym laserem jednym u góry. Tak, może coś jeszcze wyjdzie z tego projektu. Okej. Ale to w następnych odcinkach. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. I na razie, cześć!